A chcemy wspólnie dzisiaj zastanowić się nad fragmentem z Ewangelii Łukasza, gdzie w 24 rozdziale od 13 wiersza czytamy: W tym samym dniu dwaj z nich szli do wioski zwanej Emmaus, oddalonej 60 stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz ich oczy były jakby zasłonięte tak, że go nie poznali. On zaś zapytał ich, o czym tak rozprawiacie idąc? Zatrzymali się zasmuceni, a jeden z nich, który miał na imię Kleofas, odpowiedział, ty jesteś chyba jedynym przybyszem w Jeruzalem, który nie wie o tym, co tam się w tych dniach stało. Zapytał ich, o czym? Oni zaś odpowiedzieli, o tym, co dotyczy Jezusa z Nazaretu, który był wielkim prorokiem w działaniu i w mowie przed Bogiem i całym ludem. O tym, jak arcykapłani i przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że on właśnie ma wybawić Izraela. Dzisiaj upływa już trzeci dzień, jak się to stało. Także niektóre kobiety z naszego grona zdumiały nas, będąc rano przy grobie. Nie znalazły jego ciała. Przyszły i opowiadały, że miały widzenie aniołów, którzy mówili, że on żyje. Wtedy niektórzy z nas poszli do grobu i zastali wszystko tak, jak opowiadały kobiety, ale jego nie zobaczyli. Na to on powiedział do nich, o bezmyślni i zbyt nieczułego serca, by wierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy. Przecież Mesjasz musiał to wycierpieć, by wejść do swojej chwały. Następnie, zaczynając od Mojżesza i wszystkich proroków, wyjaśnił im, co we wszystkich pismach odnosiło się do niego. Gdy przybliżyli się do wioski, do której zmierzali, on sprawiał wrażenie, że chce pójść dalej. Oni jednak nalegali, pozostań z nami, bo dzień mija i nadchodzi już wieczór. Wszedł więc, by zostać z nimi. A gdy zasiadł z nimi przy stole, wziął chleb, pobłogosławił, połamał go i podał im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on stał się dla nich niewidzialny. I powiedzieli do siebie, czy serce nie biło nam mocniej, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał pisma? Powstali i o tej samej godzinie wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zgromadzonych 11 i innych z nimi, którzy mówili, Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Oni natomiast opowiadali, co wydarzyło się w drodze i jak go rozpoznali przy łamaniu chleba. Dziękujemy Ci, kochany Panie Boże, za tą historię i prosimy, by i ona dzisiaj uczyła czegoś ważnego każdego z nas. Amen. Drodzy, jak byłem jeszcze w parafii w Cieszynie, albo jak był taki okres tutaj z limitami i musieliśmy mieć w pewien, było to w jakiś sposób wymuszone, że mieliśmy dwa nabożeństwa każdej niedzieli i każdej niedzieli miałem okazję dwa razy wygłaszać to samo kazanie, to zazwyczaj o wiele lepiej mówiło mi się to drugie. Bo jakoś to pierwsze, to tak człowiek usłyszał sam siebie i potem zwykle drugie było troszeczkę inne, coś jeszcze gdzieś stwierdziłem, że może by inaczej coś dodać i drugie zazwyczaj mówiło się najlepiej. I czasami robię sobie taki eksperyment, że zanim mam kazanie, gdzieś w jakiejś przynajmniej innej grupie o tym powiem. I tak w miniony piątek na spotkaniu młodzieżowym trochę mówiliśmy o tym tekście, więc ci, którzy byli, pamiętają, ale będzie troszeczkę inaczej. Otóż temat naszego dzisiejszego kazania to niespodzianka. Kto z Was lubi niespodzianki? Ja na przykład nie lubię. Niespodzianka w samej nazwie wskazuje, że będzie to coś, czego się nie spodziewamy. A kto powiedział, że to ma być pozytywne? Ile razy jest tak, że w życiu jest coś, czego się nie spodziewaliśmy i to wcale nie jest dobre? Jakoś tak wydaje nam się niespodzianka, to od razu musi być coś fajnego i pozytywnego. Ale myślę, że w naszym życiu jest wiele rzeczy, których my się nie spodziewamy, które nas zaskakują. My mamy gdzieś tak jakby trochę to poukładane, że najlepiej jakby to było tak, 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 a potem no fajnie jakby była dobra pogoda, no a znowu pada. No może nie bardzo, ale przed chwilą trochę kropiło.
Już by człowiek tak chciał, żeby była taka wiosna, cieplej, a tu znowu. I dotyczy to wielu rzeczy. Mamy dzisiaj taką historię, myślę, że dosyć znaną, o dwóch uczniach. Przy czym to raczej nie są uczniowie z grona 12. Pojęcie uczeń w Ewangelii nie odnosi się tylko do 12, ale w pewnym momencie jest mowa o 72 uczniach albo o innych, którzy szli za Jezusem. Zresztą poznajemy imię jednego z nich, miał na imię Kleofas, nie było takiego wśród 12. Nie wiemy, jak miał na imię drugi. Czytamy, że tego samego dnia, czyli jakbyśmy to porównali do tego, o czym pisze Łukasz wcześniej, że jest to w dzień, kiedy Jezus zmartwychwstał. Rano kobiety idą do grobu, potem tam uczniowie też. No i tego samego dnia, chyba gdzieś już po południu, dwaj uczniowie idą do miasteczka zwanego Emaus. Czytamy, że było ono odległe o 60 stadiów od Jerozolimy. Jeden stadion to było 185 metrów, a więc 60 stadiów to jest ile? Szybciutko liczymy. Troszeczkę ponad 11 kilometrów. Nie jest to jakaś nadzwyczajna trasa do zrobienia, ale to nie jest też taki spacerek kawałek tylko do szkoły. 11 kilometrów, dobre dwie godzinki, może 2,5. Teren jest lekko górzysty. Jerozolima jest 800 metrów nad poziomem morza, Emaus nieco niżej, więc powiedzmy do 3 godzin taka podróż. A czytamy, że kiedy przychodzą, oni mówią, że już się zaczyna wieczór i tak dalej, więc wyszli gdzieś takim wczesnym popołudniem. Idą i po drodze ktoś do nich przychodzi. Ale ten pierwszy etap moglibyśmy zatytułować, że tak naprawdę w ich tak jakby rozumieniu to jest taki etap bez Jezusa. Dla nich, tych, którzy szli za Jezusem, tych, którzy Go poznali, wierzyli w Niego, Jezusa nie ma. Jezus został ukrzyżowany, Jezus jest w grobie. Jezus nie żyje. Ich świat się w jakiś sposób rozwalił. Idą, ale oto Jezus do nich podchodzi. Chociaż oni na początku wcale nie mają świadomości tego, że to jest Jezus. Wręcz nie rozpoznają Go. Możemy zadać pytanie, jak to jest możliwe? Nie wiem, czy to chodziło tylko o to, że Jezus ma jakoś tak twarz zakrytą. Czasami w niektórych obrazach albo filmach próbuje się tak jakby pokazać, jakby Jezus miał cały czas tak twarz zakrytą, cały czas był bokiem, także oni w ogóle nie mieli okazji na Niego popatrzeć. Myślę, że to nie tylko o to chodzi. Historie wielkanocne pokazują, że po zmartwychwstaniu Jezus wygląda jakby trochę inaczej. Że po wyglądzie zewnętrznym nie da się Go do końca rozpoznać. Że w iluś sytuacjach było tak, że ci, którzy Go nawet doskonale znali, tu Go nie rozpoznali. Nie rozpoznali Go po wyglądzie zewnętrznym. Ale zauważmy, że dla tych dwóch, którzy wcale się Jezusa nie spodziewali, nie oczekiwali, że Go gdzieś jeszcze kiedykolwiek spotkają, to Jezus wykazuje inicjatywę i przychodzi do człowieka. I to jest konsekwentnie od samego początku, to zawsze Pan Bóg jest tym, który pierwszy przychodzi do człowieka. Przychodzi do nich i zaczyna z nimi rozmawiać tak jakby troszkę, można by odnieść wrażenie, jakby Jezus się z nimi trochę bawi. Tak by tak udaje, no ale co się stało? Czemu jesteście tacy smutni? No jak to, nie wiesz? No nie wiem, no co? Myślę, że Jezus oczekuje, żeby oni wypowiedzieli to, co gdzieś głęboko w nich jest. O co chodzi? Dlaczego są smutni? I żeby sami doszli do tego, czego tak naprawdę się gdzieś spodziewali. Oni nie spodziewali się tego, że Jezus do nich przyjdzie, ale mówią Mu coś takiego: my mieliśmy nadzieję, albo w innym przykładzie spodziewaliśmy się, że ten Jezus jak przyjdzie, to On uratuje nas, że będzie takim Panem, Królem, że wszystko na ziemi zaprowadzi porządek. Tego się spodziewaliśmy, a nie spodziewaliśmy się tego, że Jezus umrze. A pytanie jest takie, czego my się spodziewamy od Jezusa?
Jak myślimy o Panu Bogu, o Jezusie, to jakie mamy, może to zabrzmi dziwnie, jakie my mamy dzisiaj oczekiwania wobec Niego? Czy nie jest tak, że czasami ludzie oczekują, no Pan Bóg to powinien mi błogosławić, ochraniać mnie, nas wszystkich, żeby nam się żyło dobrze, żebyśmy żyli w pokoju, żebyśmy mieli wszystko. Spodziewamy się różnych rzeczy raczej pozytywnych w naszym życiu. Nikt z nas nie oczekuje doświadczeń trudnych. I być może często my mamy w głowie jakiś swój plan na życie, swój pomysł. Tu sobie poradzę, tu jak będzie trudno, to Pan Bóg niech zainterweniuje. Spodziewamy się czegoś, co Jezus powinien zrobić. I pytanie, czy nasze oczekiwania wobec Jezusa wynikają z tego, jak my byśmy Go chcieli ustawić, jaki On powinien być, czy też oczekiwanie na to, co Pan Bóg zrobi w naszym życiu, wynika z tego, jak Go poznajemy. Oczekiwania tych dwóch wobec Jezusa wynikały z ich wyobrażeń. Myśmy się spodziewali, że On odkupi Izraela, że zaprowadzi pokój. Jezus na początku cierpliwie wysłuchuje, ale potem zaczyna z nimi rozmawiać. Droga licząca, powiedzieliśmy sobie, ponad 2 godziny, to jest bardzo dużo czasu na rozmowy. Ze strony tych uczniów na początku nie ma inicjatywy. Oni mówią tak, dla nas Jezus umarł na krzyżu. Jezus jest w grobie. Ale teraz nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to. Dla mnie to jest najbardziej fascynująca rzecz w tej historii. Kiedy oni idą? Gdyby ta historia wyglądała tak, że to są dwaj uczniowie, którzy być może pochodzą z Emaus, spotkali Jezusa, postanowili zostawić swój dom, idziemy za Jezusem, nawet mają oczekiwania, że On odkupi Izraela i stwierdzili, że nie ma już teraz rzeczy ważniejszej, idziemy za Nim przez całe życie. I teraz Jezus umarł i dla nich to jest szok i cios i stwierdzają, no to trzeba wrócić do swojego życia. Trudno. Mieliśmy jakąś nadzieję, ale nie wypaliło. To był błąd. Więc wracamy do domu, do Emaus. Gdyby poszli w tym miejscu, byłoby to w pełni zrozumiałe. Ale najbardziej fascynujące jest, że oni mówią tak, Jezus umarł na krzyżu, ale mówią, były rano kobiety w grobie i spotkały aniołów, którzy mówią, że On żyje. Byli jedni z nas, którzy byli w grobie i zauważyli, że tam rzeczywiście nie ma ciała Jezusa. Pojawia się informacja, która dotarła do nich, że Jezus być może żyje. I dlaczego oni tego nie sprawdzili? Dlaczego nie zostali w Jerozolimie, żeby się przekonać, czy to jest prawda? Coś tak jakby, może się okazać, że Jezus jednak żyje, ale oni stwierdzają, nie, no właściwie teraz nie mamy czasu tego sprawdzić, są ważniejsze rzeczy. Czy nie jest tak, że my czasami coś do nas dociera o Bogu? Coś, mamy wrażenie, że to chodzi o coś więcej niż że to jest jakaś postać historyczna, że to jest coś więcej niż Bóg, który jest daleko, że słyszymy świadectwa ludzi, że przez Boże Słowo dotyka nas to, że to może naprawdę zmienić życie, ale tak by, będąc już bardzo blisko, wycofujemy się, nie, teraz nie mam czasu tego sprawdzić. Zajmę się jednak swoim życiem. To teraz nie jest dla mnie. Tak wyglądają ci uczniowie i to jest niezwykłe. Ale Jezus zaczyna z nimi rozmawiać. Zaczyna od takiego dosyć mocnego określenia, bo mówi do nich tak. W przekładzie Biblii Ekumenicznej bezmyślni i zbyt nieczułego serca. W Biblii Warszawskiej głupi i gnuśnego serca, ale w niektórych przekładach jest tam leniwi. Bo to słowo, które jest jakieś tak nieczułego serca czy gnuśnego, swoją drogą, mało kto z nas wie, co to znaczy gnuśny, szczególnie z młodszego pokolenia. Natomiast myślę, że wiemy, co to znaczy leniwy. Jezus chce im pokazać, mówi tak, słuchajcie, to jest wasza wina.
to was to nie powinno zaskoczyć. Po prostu problem polega na tym, że nie włożyliście wystarczająco dużo sił, żeby przeczytać i zobaczyć, czego się należało spodziewać po Jezusie. I on zaczyna im tłumaczyć od Mojżesza przez wszystkich proroków, pokazując, że Pismo objawia nam Boga. My dzisiaj, kiedy czasami ktoś mówi, że no, Pan Bóg działa tak, a tak, niespodziewanie, nie... to jest tak naprawdę taka sama sytuacja, w której tak by nie zadaliśmy sobie trudu, żeby poznać w Bożym Słowie, jaki jest Pan Bóg. Tego, że Pan Bóg na przykład nigdzie nam tam nie obiecał, że będziemy zawsze zdrowi i żyli w dostatku. Ale obiecuje, że zawsze będzie z nami. Pomimo i wśród różnych trudności. I to określenie, choć dosyć mocne i dosadne, być może potrzebuje, żeby do nas trafiło, że my dzisiaj, kiedy czasami mówimy, nie spodziewaliśmy się, żeby Pan Bóg działał w ten sposób, to tak jakby Pan Bóg powie, bo jesteście zbyt leniwi, bo nie czytacie Biblii, bo nie próbujecie mnie poznawać, bo jesteście zbyt leniwi, żeby pójść do kościoła na jakieś spotkanie, posłuchać, żeby pójść na szkółkę niedzielną, dowiedzieć się czegoś o Panu Bogu. A może to nie chodzi o to, żebyśmy tylko w święta byli zebrani razem, na nabożeństwie rodzinnym, ale każdą niedzielę, żebyśmy mogli przyjść i poznawać. I żeby nie było dla nas argumentem, nie chce mi się dzisiaj. Jeśli komuś w naszych rodzinach się nie chce, to niech drugi powie. Dzieci, jak chcecie iść niedziel na szkółkę, to trzeba powiedzieć rodzicom, idziemy mama i tata dzisiaj do kościoła, a nie, że nam się nie chce. Bo to jest w miejsce, gdzie poznajemy Boga, żeby nas nie zaskakiwało. Żebyśmy nie mówili później, że spodziewaliśmy się czegoś innego. Ale że Pan Bóg jest cały czas przy nas i że się chce nam objawiać. I dopiero po tym rozpoczyna się dla nich etap z Jezusem. Zbliżają się już do Emaus, do ich domu. Robi się wieczór i oni zapraszają Go. Wejdź z nami do środka. Jezus podczas posiłku bierze chleb, błogosławi go, podaje i wtedy czytamy, że otworzyły się im jakby oczy, że zrozumieli i myślą, to jest Jezus, ale w momencie, kiedy na to wpadli, Jezus znika. Jezus po zmartwychwstaniu czasami się ukazywał albo znikał. I ciekawe jest to, że oni potem stwierdzają tak, czyż w przekładzie znowu Biblii Warszawskiej, czy serce nasze nie pałało, albo tu jest takie określenie, czy serce nie biło nam mocniej, gdy do nas mówił? Czy nie jest czasami tak, jak słuchamy Bożego Słowa, że serce jakby zaczyna nam bić mocniej? Czujemy, że to jest coś wartościowego, ale właśnie może brakuje czegoś, żeby zrobić krok dalej. Oni go rozpoznali. I jest ciekawa rzecz, postanawiają, chociaż jest już wieczór, robi się ciemno. Nie mieli latarek. Ulice nie są w tym czasie oświetlone, tak jak dzisiaj. To są jakieś drobne ścieżki. I oni postanawiają jeszcze w tej samej chwili szybko pobiec do Jerozolimy. Ponad 11 kilometrów. Bo dla nich jest to tak ważne, żeby jak najszybciej pobiec do Jerozolimy. Popatrzmy, że oni dopiero wtedy, kiedy wykazali pewną inicjatywę, zapraszają Jezusa do siebie, okazało się, że Jezus cały czas był obok. My też czasami mamy wrażenie, jakby go nie było, a on zapewnia, jestem cały czas przy was, jestem cały czas obok was. I to dopiero Jezus jest tym, który otwiera nasze duchowe oczy. I wtedy jest czas na złożenie świadectwa. Przybiegli do Jerozolimy i wszystkim uczniom opowiadają, że widzieli Jezusa. Ciekawe jest, że po zmartwychwstaniu widzimy pewien kontrast. Niektórzy, mówiliśmy o tej historii w Wielkanoc, kobiety na przykład bały się i nie mówiły na początku innym. Ale uczniowie, ci dwaj, pobiegli bardzo szybko, bo nie mogli nie mówić o tym, co Jezus dla nich uczynił.
Jaka z tej historii wynika dla nas lekcja? Pozwólcie na takie trzy krótkie punkty. Po pierwsze, musimy pamiętać, że to nie my wymyśliliśmy Pana Boga. To nie my narzucamy i określamy Mu, jak ma działać według naszego schematu, a potem będziemy zawiedzeni, Panie Boże, nie tak to miało być, nie tego się spodziewaliśmy. To Pan Bóg jest suwerennym Bogiem i naszym zadaniem jest poznawanie Go. Żeby poznawać i nawet więcej doświadczyć Boga w swoim życiu, nie chodzi o jakieś specjalne objawienie, ale wszystko, co potrzebujemy do poznania Boga, jest tu. Jest w Bożym Słowie. Dlatego jest niezwykle ważne, żebyśmy tą księgę poznawali, studiowali, czytali i przez nią Pan Bóg się nam objawia. I po trzecie, czy jeśli przeżyliśmy najwspanialszą wiadomość w historii, że Jezus żyje i nadaje zupełnie nowy sens życia, czy zostawimy to dla siebie, nie będziemy mówić, bo się boimy, czy jesteśmy gotowi, tak jak uczniowie do Emaus, pójść, wręcz pobiec do innych i swoim życiem zaświadczyć, że Jezus żyje. Amen. Módlmy się. Kochany Panie i Boże, dziękujemy Ci za historię uczniów idących do Emaus, która pokazuje prawdę o nas. Że my też czasami mamy jakieś własne wyobrażenia, czegoś się spodziewamy, a jak nie idzie po naszej myśli, to jesteśmy zawiedzeni. Ale Ty pokazujesz, że objawiasz nam się w swoim Słowie i to objawienie jest wystarczające, zupełne i wszystko, co chcesz, byśmy wiedzieli o Tobie, właśnie tam zawarłeś. I nie pozwól, byśmy byli leniwi, żebyśmy szukali różnych wymówek, ale żebyśmy chcieli poznawać Twoje Słowo, czytając je, uczestnicząc w społeczności, w różnych spotkaniach, mając tak wiele okazji dzisiaj do tego, by być bliżej Ciebie. I prosimy Cię, Panie, daj nam odwagę bycia Twoimi świadkami w tym świecie, gdziekolwiek nas dzisiaj stawiasz. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc i myśli waszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.